Cześć, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku i tak jak widzicie mam przygotowany kod odnośnie artykułów, które będziemy pobierać z Datto CMS-a. W efekcie końcowym mamy stronę Articles, która przyjmuje wszystkie artykuły, no i mamy pojedynczy komponent Article, który pokazuje te artykuły, no i on przyjmuje cztery propsy. Title, Content, Image oraz Date, czyli te wszystkie pola, które stworzyliśmy sobie wcześniej w Datto CMS-ie. Do zdjęcia oczywiście wykorzystuję plugin Gatsby Image i tutaj przyjmuje on propsa Fluid i tak będziemy sobie zwracać to z Datto CMS-a. W tym momencie możemy wrócić sobie do przeglądarki, przejść do GraphQL, no i w tym momencie będziemy chcieli zwrócić wszystkie artykuły. Tak więc chcemy wszystkie artykuły, potem przechodzimy do Notes, no i oczywiście pobieramy Title, pobieramy, gdzie tu jest Content, pobieramy Value, pobieramy ID, ponieważ przyda nam się do jednej rzeczy, potem wytłumaczę jakiej. Następnie chcemy Article Image, no i tutaj chcemy Fluid, i tutaj nie chcemy SRC w tym naszym fluid, tylko chcemy jakiś fragment. Także wracamy sobie do Gatsby Image, przechodzimy na sam dół, tam gdzie były fragmenty. No i jak widzicie, to Datto CMS-a mamy taki dostęp fragmentów. My chcemy oczywiście Traceset SVG, bo ja lubię tą animację, także ją biorę. No i tutaj wklejamy sobie trzy kropki i Traceset SVG. Teraz jak widzicie, mamy to wszystko zwrócone, co chcieliśmy. Kopiujemy to zapytanie, przechodzimy do kodu, no i przechodzimy do strony Articles. Tam oczywiście musimy zaimportować GraphQL-a, czyli import GraphQL from Gatsby. Moglibyśmy użyć static query, natomiast teraz użyjemy sobie po prostu zwykłego zapytania, czyli export const query. I tutaj od razu wywołujemy sobie GraphQL-a. No i w środku wklejamy całe nasze zapytanie. Tylko tutaj nazywamy to, załóżmy, get articles. Teraz ten cały nasz komponent musi przyjąć propsa data. Kolejna rzecz, jaką będziemy chcieli zrobić, to przeliterować po tych wszystkich artykułach. Jak to robimy? Najpierw odwołujemy się do data, potem do all data cms article. Mogę to skopiować i wkleić. Następnie przechodzimy do notes i tutaj mapujemy to sobie, ponieważ zawsze jest to tablica, no i chcemy pokazać wszystkie te artykuły, także musimy to przemapować. Następnie zwracamy sobie na przykład article, możecie to nazwać tak jak chcecie, no i tutaj będziemy zwracać cały ten artykuł. Tylko tak, jako tytuł przekazujemy article.title, jako content article.content, a image, no to tutaj już musimy zejść trochę niżej, ponieważ tutaj będziemy przekazywać article.article.image i fluid. Jako date to oczywiście przekazujemy sobie article.date. Wracając do przeglądarki, w sumie do naszej strony, możemy sobie teraz ją odświeżyć. I co nam się pokazuje? Article image is not is undefined. Okej, tu jest literówka, po prostu potrzebujemy tak. Wracamy, odświeżamy i teraz wyrzuca nam błąd. Ten błąd spowodowany jest tym, że przy mapowaniu każdy nasz element powinien mieć klucz. Czyli przechodzimy sobie tutaj, dajemy propsa key, no i po to pobrałem to ID, żeby teraz to wywołać. Z tego względu, że każdy klucz powinien być unikalny, czyli article.key. A każdy nasz artykuł ma inne ID przypisywane w Datto CMS-ie. Po dodaniu tego key zostaje nam jeszcze jeden błąd, no i ten błąd związany jest z tym, że tutaj dajemy article, content, ale jak widzicie, mamy tutaj jeszcze value, także po kropce musimy dodać value. I teraz kiedy odświeżamy, dalej mamy jakiś błąd. Teraz, ten błąd jest spowodowany, wiem już czym. Tutaj brakuje nam date, ponieważ nie pobieramy w zapytaniu naszego date. Wróćmy sobie do GraphQL i teraz sprawdźmy, czego tego nie mamy. Jak widzicie, nie zaznaczyliśmy tego, także możemy sobie tą linijkę po prostu dodać w tym miejscu, a następnie tutaj nie przekazujemy date, tylko creation date. No i ostatnia rzecz, naprawdę ostatnia, tutaj przekazuję key, natomiast powinienem przekazać ID, a nie key, ponieważ ID pobieramy. Wracamy, odświeżamy stronkę. Kolejna śmieszna sytuacja, wyrzuca błędy, ale jest to spowodowane tym, że przeoczyłem jeden fakt, po prostu dawno nie używałem tego całego contentu, który daje wam możliwość wrzucenia rich tekstu, no i tutaj macie content, następnie value, ale jak zobaczycie tutaj, to value zwraca wam potem jeszcze tyle tych różnych rzeczy, no i żeby dokopać do tego value, no to muszę to wszystko przejść. No i prawda jest taka, że moglibyście to wszystko przejść, no i przekazać sobie tutaj potem ten cały content, natomiast w naszym przypadku jest to overkillem. Dlatego wróćmy sobie tutaj do tego modelu, następnie dodajmy nowe pole. Przejdźmy do tekst, a następnie tutaj wrzućmy tylko multiple paragraf tekst. I w tym momencie, kiedy tutaj dodamy sobie content, następnie damy required, wyrzuci nam błąd. Wyrzuci nam błąd z tego względu, że już takie pole istnieje. Także dodajmy sobie tutaj po prostu jedynkę. Dajmy save, następnie ten content usuńmy, ponieważ nie będzie nam on potrzebny. Teraz ten tekst mogę sobie przekopiować, wrócić tutaj do modelu, przejść do contentu, a następnie tutaj wrzucić cały ten content. Po zapisaniu musimy wrócić sobie do naszego zapytania, tutaj pobrać content 1,
on już nie będzie bez żadnego value, a następnie tutaj przekazujemy content 1. Zapisujemy, teraz oczywiście wrzuci błąd, musimy sobie to wszystko odświeżyć, czyli na początek najlepiej dać npm run clean, to Wam wyczyści cały cache. Jak npm run clean się uruchomiło, następnie odpalamy już nasze docelowe npm run develop. Przechodzicie do strony, odświeżacie i jak widzicie, mamy wszystko to, co chcieliśmy. Natomiast zdjęcie trochę nam wyjeżdża, z tego względu, że ono jest pobierane całe. Możemy sobie to wszystko zmienić, przechodząc do article, następnie tutaj mamy start image. No i wiecie, na ten moment możemy sobie zrobić to na szybko i po prostu w state image dać overflow na hidden. Kiedy to zrobimy, to się usunie, natomiast wiadomo, nie jest to naszym docelowym zabiegiem, także możemy sobie tutaj wrócić. No i do stylowania takich zdjęć, jeżeli chcecie się tak jakby do nich odwoływać w waszym CSS-ie, to jak przejdziecie sobie tutaj, to całe to zdjęcie ma taką klasę Gatsby Image Wrapper. Więc wracając do kodu, możecie tutaj wywołać tą klasę, a następnie dać width na 100% i height na 100%. I teraz jak sobie wrócimy do kodu, to jak widzicie, w miarę to się dostosowuje. Tutaj musimy wspomnieć jeszcze o tym, że to zdjęcie się dostosowuje, ponieważ bazowo te zdjęcia mają object fit na cover. Dlatego tutaj nie mamy overflow hidden, ponieważ jak widzicie usunęliśmy to. Natomiast mamy width na 100% i height 100%. Z tego względu, że właśnie to zdjęcie ma object fit na cover, tutaj się ucina. Także w tym odcinku tyle. Wielkie dzięki, że byliście. Wielkie dzięki, że oglądaliście. Trzymajcie się. Cześć.